Jesteśmy z Puszkiem na spacerze. Nas interesuje sztuka, proszę Państwa. Tutaj Abakanowicz nad samą Wisłą miała swoje dzieła. A tutaj co to? Kto to? Jakiś człowiek odpoczywa, proszę Państwa, i medytuje ten człowiek. Co on chce osiągnąć, ten człowiek? On odpoczywa i medytuje. Puszek ciągnie, Puszek napiera, bo on nic nie rozumie, że my pokazujemy ten pomnik, że kreślimy sytuację przy teatrze na boleść. I on też może z nami współpracować, ale jak on zobaczy coś na trawce, on prze do przodu, prze. Jego interesuje zapach, jego interesuje no smak, to raczej wiesz, tutaj nic nie będzie jadł Puszek, ale jesteśmy, proszę Państwa, na Starówce 2. Tutaj zakręca, szuka klienta taksówka, no i znaleźć klienta nie może, bo z takim klientem to jest źle, proszę Państwa. No, z klientem jest bardzo źle teraz i nikt na niczym nie zarobi. To wszystko zależy, czy Ty chciałbyś być tym osłem, czy Ty chciałbyś być... A Puszek, zobacz, jak się uparł. I tak, Puszek okruszek kupy nie robi, a co robi, traci czas. Puszek okruszek. Proszę Państwa, tutaj do teatru Stara Prochownia podjeżdża co jakiś czas taksówka. No to znaczy mówimy taryfa. Możemy mówić samochód, możemy mówić pochód. Taki ładny. Chodź Puszek, chodź. Patrz, idą panowie, zaraz ciebie za dupę wezmą. No.